lider listy Europa Plus, jedynka na tej liście, dokładnie rzecz biorąc, w Kujawsko-Pomorskim, odwiedziła dzisiaj Grudziądz. Witam serdecznie, jestem jedynką, czyli zajmuję pierwsze miejsce na liście Koalicji Europa Plus Swój Ruch. Wybory do Parlamentu Europejskiego będą 25 maja. Teraz objeżdżamy powiaty, poznajemy ludzi, rozmawiamy ze społeczeństwem. To jest dla nas w tej chwili najważniejsze, zarejestrować komitet i wystartować w wyborach. Rzeczywiście w regionie siedzimy i jeździmy, rozmawiamy i dowiadujemy się od tego, co doskwiera obywatelom. A co takiego jest wyróżniającego waszą partię? No bo wszyscy chcą dobrze, wszyscy mają jakiś tam swój program, ale mnie konkretnie interesuje, czym się wyróżniacie, czy wasz pomysł na Europę, dokładnie. Naszym pomysłem na Europę jest jeszcze więcej Europy. Jeżeli ludzie nie czują satysfakcji z tego faktu, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, jeżeli obywatelstwo w Unii Europejskiej ludziom nie przynosi realnego poczucia polepszenia bytu, to dlatego, że Europy jest za mało. Chcielibyśmy, żeby integracja europejska była pełna i żeby cały kontynent mógł razem konkurować na globalnym rynku i wtedy poprawia się los poszczególnego obywatela. Chcemy wyrównać poziom życia między krajami starej Unii, a takimi krajami jak Polska. My jesteśmy ogromnym krajem. Wciąż w Polsce jest bieda i dążymy do tego, żeby płace były wyrównane i żeby na rozmaite sposoby spowodować, to jest kilka pomysłów na to, jak zrobić, żeby to europejskie bogactwo dotarło tu, do Grudziądza. Czyli jednym słowem silniejsza integracja, Europa bardziej zjednoczona, nie konfederacyjna, a taka federacyjna chyba, czy jakby to nazwać. Tak, tak. Jesteśmy zwolennikami pełnej, całkowitej integracji i wierzymy, że to jest tylko jedyna droga dla polepszenia bytu ludzi. W praktyce oczywiście wyznajemy zasadę zrównoważonego rozwoju, to znaczy to nie chodzi tylko o to, żeby miasto było nie tylko przemysłowe, ale i zielone, bo to też, i żeby kultura była dla wszystkich, tylko chodzi również i o to, żeby wielki kapitał nie zżerał drobnych przedsiębiorców, bo to też jest zrównoważony rozwój. Drobny handel ma też prawo do życia. Drobny przedsiębiorca musi mieć takie ułatwienia, żeby mógł działać, bo w przeciwnym razie ten wolny rynek w ogóle nie jest wolny. Ja się zajmuję prawami kobiet, więc... No właśnie o to chciałbym spytać. Jaka rola kobiety w tej zjednoczonej, zintegrowanej i w pełni takiej wspólnie działającej Europie? W Europie polityka równości jest jedną z podstawowych idei. To jest wielka idea cywilizacyjna, żeby ten potencjał połowy społeczeństwa nie marnował się. Chodzi o to, żeby kobietom... Większej połowy dodajmy, no bo kobiet jest więcej. Tak, no proporcjonalnie połowy tam z małym przechyłem in plus. Chodzi o to, żeby z jednej strony wesprzeć kobiety, które chcą mieć dzieci, powiększać rodzinę, żeby państwo to wsparło na tyle, żeby to w ogóle było możliwe, żeby ludzie powiększali rodziny. I z drugiej strony musimy stworzyć taki mechanizm, żeby na rynkach pracy kobietom było łatwiej, żeby miały lepszy dostęp. Ten dostęp trzeba ułatwiać, umożliwiać. Od tego jest polityka społeczna, żeby zarówno tą sferę opieki i nad osobami starszymi, zależnymi i dziećmi wspierać i żeby także wspierać mechanizmy awansu kobiet na rynkach pracy. Cały czas, jak jeździmy po regionie, słychać jedno, jest bieda, drobne... No właśnie, jakie pytania zadają tutaj osoby, z którymi pani rozmawia? Bo na pewno bieda, a o tej Europie w ogóle ludzie wiedzą, że faktycznie coś takiego jest? Bo to jest takie trudne pytanie, które nie do wszystkich dochodzi i no, trzeba im to wytłumaczyć, że to też jest taki byt, który ma wpływ na nasze życie. Większość dobrych praw pochodzi z prawa wspólnotowego. No prosta rzecz, jak miejsca w przedszkolach i żłobkach. To jest obowiązek, który na nas nakłada Unia Europejska. To dotyczy codziennego życia, po prostu kuchni. Podobnie jak zasada równości, jeśli idzie o edukację. Zasada niedyskryminacji, zasada solidarności społecznej. Wszystkie te rzeczy oczywiście są mile widziane w teorii, ale fakt uczestnictwa, bycia krajem członkowskim w Unii wymusza też na naszych władzach lokalnych mechanizmy wdrażania tych praw, równości, sprawiedliwości, solidarności społecznej w postaci takiej, żeby państwo było z jednej strony wspierało przedsiębiorców, stwarzało miejsca pracy, żeby ludziom nie przeszkadzało w przedsiębiorczości, a z drugiej strony, żeby wspierało właśnie to, że ludzie chcą mieć jakąś pomoc, kiedy chcą iść do pracy i posłać dzieci do żłobka, po prostu. Ja myślę, że na razie Europa jest obecna w regionie pod postacią
dużych inwestycji infrastrukturalnych, to dobrze, ale pamiętajmy, że z przewagą, z ogromnym przechyłem, jeśli idzie o drogi, koleje zostały zaniedbane. Tak naprawdę w niektórych kawałkach regionu jest trudno dotrzeć, jak się nie ma samochodu. Nie wszyscy ludzie mają pieniądze na benzynę. Transport publiczny to jest absolutny projekt. Likwidacja kolei to postępuje. W Kujawsko-Pomorskim to w ostatnim dziesięcioleciu to z 5-6 największych miast straciło połączenia kolejowe. Dla mnie na przykład to jest absolutnie przerażające, że Polska staje się krajem, w którym bez samochodu człowiek jest właściwie niemobilny. Do niektórych miast w ogóle nie można dojechać pociągiem. Chyba z pracą może mieć jakiś związek. No tak, no ludzie po prostu nie wszyscy mają pieniądze na benzynę. Nie wszyscy mogą jeździć tymi drogami, swoimi samochodami własnymi, prywatnymi, przy okazji zatruwać środowisko. Ja nie mówię, że ma być to przystopowane, ale to musi być zrównoważone. Ludzie muszą mieć dojazd do pracy pociągiem czy transportem publicznym. To jest jedna z rzeczy fundamentalnych. W tej perspektywie 2014-2020 te fundusze unijne mocno stawiają na to. Plus kapitał społeczny, to jest moja działka, bo to nie chodzi tylko o mówienie o równości. Chodzi o to, żeby ten kapitał się równomiernie rozwijał. I widzę, że problemem regionu właśnie jest to, że te więzi społeczne, zaufanie społeczne jest jednak słabe. Tutaj od razu mogę wrzucić kamyczek do ogródka rządzących. Jeżeli nie zaczną współpracować ze sobą dwie stolice, jeżeli politycy nie dadzą wzoru, jak się dialoguje, jak się rozwiązuje problemy, jak się praktycznie dla dobra obywateli negocjuje różne sprawy, to ludzie nie będą sobie nawzajem ufać też. Chciałbym właśnie spytać, bo pani znana jest z dosyć konkretnych tutaj poglądów, ale też z tego bardziej, że jest taką, no, w pewnym sensie społeczniczką, czyli te swoje poglądy głosi na forum społecznym, w jakiś taki sposób, no nie zawsze koniecznie związany z różnymi partiami, bo widywano panią na różnych, w różnych miejscach i z różnymi osobami. Trudno było wejść do tej polityki i do tej od razu takiej wielkiej polityki. Ja jestem rzeczywiście działaczką społeczną i to w jakiś sposób myślę, że zaowocowało teraz, kiedy spotykam tutaj osoby, które mieszkają w regionie, jeździmy po małych miastach powiatowych i dużych miastach także. Kobiety mnie poznają i kobiety mi mówią, że tak, że to jest ważne i dobre, co ja robię. Domaganie się równości jest dobre dla całego społeczeństwa i kobiety to doceniają. Rzeczywiście ja działałam w organizacjach społecznych, nie tylko na rzecz praw kobiet, ale także również na rzecz ochrony środowiska i na rzecz praw mniejszości seksualnych i muszę powiedzieć, że dopiero Kongres Kobiet to jest duża organizacja społeczna, która połączyła wysiłki różnych innych środowisk i organizacji kobiet. To dało pewien taki nałożyło pewien obowiązek na takie osoby jak ja, żeby jednak wchodzić, kandydować, pokazywać, że można, że tą robotę da się wykonać i że to jest potrzebne, żeby nas było w polityce więcej kobiet. Wówczas ta agenda praw kobiet, która dotyczy przedszkoli, żłobków, pracy, opieki, ale także przedsiębiorczości i wszystkich dziedzin życia, kultury, sztuki, edukacji również, bo to też jest moja dziedzina. Jeżeli nas będzie więcej, jeżeli będziemy dla siebie nawzajem solidarne wobec siebie i będziemy się starały o te rzeczy, które są po prostu ważne dla rodzin, to będzie polityka lepsza. To nie będzie tylko ten wrzask mężczyzn, którzy się przepychają. Ale ja tutaj też muszę się zapytać, bo jest pani znana z takich dosyć ostrych poglądów, ale nie zawsze skrajnych, bo obserwuję często pani wywiady, pani rozmowy. Czasami nawet nie zgadza się pani z panią profesor Środą. Tutaj jest, w obrębie środowisk kobiecych istnieje taka dyskusja dotycząca tego, czy kobiety powinny bardziej stawiać na to, żeby wbijać się na rynki pracy, czy to, powiedzmy, punkt widzenia kobiet, które mają małe dzieci i chcą z dziećmi po prostu być, czy on się jakoś ściera z punktem widzenia pracodawców. I to jest bardzo ważna dyskusja i my same na te pytania nie odpowiemy. Ideałem byłoby tak, żeby kobiety mogły łączyć te role i tak naprawdę to jest konieczność, żeby kobiety łączyły role na rynkach pracy i w domu, bo dzisiaj już nie stać rodzin
godzin na to, żeby jedna osoba zarabiała. Po prostu kobiety muszą pracować. Poza tym nie wszystkie mają partnerów, którzy pracują. Dużo kobiet samotnie wychowuje dzieci. Przypomnę, że ściągalność alimentów u nas jest bardzo niska. I teraz chodzi o to, żeby kobiety mogły funkcjonować na rynkach pracy, a jednocześnie mieć możliwość bycia z dziećmi. Jak rozwiązać to koła i jak rozwiązać to abrakadabre, to my same do tego nie dojdziemy. Tutaj trzeba polityki państwa, trzeba takiej polityki państwa, która umożliwi kobietom działanie na rynkach pracy. Więc z jednej strony nasze koleżanki przedsiębiorczynie, pracodawczynie mówią, że że może kobiecie zaszkodzić roczny urlop macierzyński, tak, że ona nie będzie miała do czego wracać. A kobiety, które wychowują te małe dzieci, one mówią, no może, tak, ale to jest moje dziecko i ja chcę z nim być. I tak jak mówię, my same tego nie rozwiążemy. Jest źle, kiedy się to nie daje połączyć. W różnych krajach europejskich ta polityka znajduje jakiś kompromis. No, trzeba też pamiętać o tym, że rynki pracy są bardzo trudne dzisiaj, że to, co było kiedyś przepowiadane jako taka wizja ekonomistów, koniec pracy, z powodu po prostu tego, że żyjemy już w postprzemysłowej epoce. Polska jeszcze jest w okresie transformowania się od epoki przemysłowej do postprzemysłowej, ale to jest nieubłagany kierunek i dlatego musimy się zacząć liczyć z tym, że być może tej pracy już nie będzie dla wszystkich, bo będą za nas ją wykonywały maszyny. Europa proponuje kilka rozwiązań, kilka pomysłów dotyczących tego, jak zrobić, żeby to bogactwo europejskie docierało do obywateli. No właśnie, tu się spytam, a to nie jest tak, bo my jeszcze jesteśmy daleko za Zachodem i ta sfera usług jest u nas bardzo na niskim poziomie, gdzie na Zachodzie sięgła 70 czasem procent. No i tu takie pytanie powstaje, czy po prostu my jeszcze nie mamy, czy to bezrobocie nie jest właśnie z tym związane, co bezpośrednio jest związane z tym właśnie z ubóstwem społeczeństwa? Oczywiście, że tak, społeczeństwo jest ubogie. No tutaj na przykład problem Grudziądza polega na... Relatywnie, bo wiadomo, że w stosunku do wschodu już jest też inaczej. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na Ukrainę, która właściwie gotowa była umierać za to, żeby być w Europie, to my mamy lepiej. My mamy lepiej, tak? Bo różnice między bogatymi a biednymi nie są aż tak drastyczne. System demokratyczny działał dużo lepiej i myśmy się jednak jakoś obronili przed tego rodzaju systemem takim neofeudalnym, oligarchicznym, jaki jest na wschodzie, ale rzeczywiście jest tak, że absurd tego nierównomiernego rozwoju, tej Europy dwóch prędkości, widać na przykład tu, w Grudziądzu, gdzie jest pełno wielkich sklepów, a ludzie nie mają pieniędzy, żeby w nich kupować. Dobrze, są jakieś miejsca pracy w tych sklepach, na kasie czy na magazynie, ale nie ma tej konsumpcji, bo ludzie nie mają pieniędzy. I to jest jakaś pętla, która się zaciska tutaj na szyjach obywateli. Skąd po prostu mieć pieniądze na to, żeby zapłacić opłaty, kupować rzeczy i bez jakiegoś nowego pomysłu, nowego rozwiązania na to, żeby bogactwo Europy docierało do obywateli innych, biedniejszych krajów, bez takiego jakiegoś systemowego, dobrego rozwiązania będzie bardzo trudno utrzymać rozwój. To jest kilka takich pomysłów. Europejski dochód gwarantowany, emerytura obywatelska, europejska płaca minimalna. Kilka jest takich projektów, które mają wyrównywać poziom biedy i bogactwa. Przynajmniej na tyle, żeby ludzie mogli funkcjonować. Zawsze pada w tych momentach pytanie, skąd na to wziąć pieniądze? Bo zawsze to jest ten główny kontrargument, że na tą płacę minimalną, że faktycznie można by zwiększyć, tylko jak na to środki właśnie wziąć, komuś zabrać, czy wytworzyć je w ramach produktu? No tak, oczywiście, że tak. A oczywiście, jeżeli obciążymy samych drobnych przedsiębiorców tym, żeby dorównywali do europejskiej płacy minimalnej, no to będzie dla nich po prostu niewykonalne. Tutaj pomysł jest systemowy, to musi być wspólnotowa regulacja. Ja myślę, że tak będzie, że my do tego kiedyś dojdziemy, bo się okaże, że dużo kosztowniejsze dla wspólnoty europejskiej jest radzenie sobie z wielkimi problemami społecznymi, które wywołuje bieda, niż podzielenie
pewnego... Czyli ta sfera socjalna. Tak, tej dystrybucji w taki sposób usprawnienie, żeby te ogromne nadwyżki kapitału gdzieś tam docierały, bo w przeciwnym wypadku dojdzie do takich problemów społecznych, że to będzie, już mówiąc czysto językiem zysku, zupełnie nieopłacalne. I to musi pochodzić ze wspólnotowych regulacji. Do takich regulacji Europa kiedyś, mam nadzieję, że już wkrótce będzie powoli dochodzić, uświadamiać to sobie.